Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami F1 2021, odcinek drugi, Droga do Sławy. No, tak jak pamiętacie, z poprzedniego odcinka zostaliśmy mistrzami F2 w sezonie 2019. No i wybraliśmy, słuchajcie, czy też można powiedzieć, że nas wybrano do zespołu Williams Racing Team w sezonie 2020 w F1. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do kontynuacji naszej tutaj drogi do sławy, czyli odcinek drugi, przejście do wyścigu. Mamy oczywiście Grand Prix Australii, możemy sobie zobaczyć, czyli rozdział pierwszy, przypominam, świadom ogromnego zainteresowania kibiców i wysokich oczekiwań ze strony zespołu Williams. Debiutujący w Formule 1 Alden Jackson zdaje się dobrze sobie radzić w swoich pierwszych zawodach na torze w Melbourne. Mając szansę zdobyć punkty, koncentruje się na zbliżającym się wyścigu. Zobaczmy. Dobrze, mamy to. GP Australii. 9 okrążeń do końca. No, będziemy się przebijać do góry. Zobaczymy, czy to się nam po prostu uda zrobić. No, może później już bardziej będziemy przyzwyczajeni do tego samochodu. Strasznie wywozi nas na zakrętach. Dobra, trzymajmy się w DRS-ie za Ricardo. Ale nas wyniosło tutaj. Mam nadzieję, że bez uszkodzeń. Dobra, uciekamy. Magnussen teraz. No, jedzie na twardych, więc powinno być dużo lżej. Nieźle. No, nie mamy DRS-u, musimy się zbliżyć do Butlera. No, zaczynam się dogadywać z tym samochodem. 0,8. Gdzie DRS? Dobra, wykorzystajmy ten moment.
Dobra, ile mamy do Ackermana? 2,6. The gap to the car ahead is 2.6 seconds. Kasper is directly ahead of you. No już 9 okrążeń to już jest tak, słuchajcie, naprawdę można coś podziałać, bo tam mieliśmy raptem 3 okrążenia. Troszkę błąd tutaj na wyjściu, ale i tak się zbliżamy naprawdę w miarę szybko. Aż za szybko bym powiedział. Szkoda, że nie możemy swojego setupu wybrać, no ale może to i dobrze. Musimy się przyzwyczaić do tego, co, że tak powiem, daje nam możliwość tutaj EA. 1,6. W ogóle jak tam opony zaraz zobaczymy. Nie, no w porządku. Powinniśmy bez problemu dojechać na tym komplecie. Dobra, przewaga nad Butlerem w miarę bezpieczna. No, ryzykownie, ale musiałem to sprawdzić, słuchajcie. No, tutaj w Australii jeszcze w miarę idzie to przeciąć. Aczkolwiek na rygorystyce oczywiście nie da rady. Co to było? There certainly is, Crofty, and these two have been fighting each other incredibly hard so far. They don't want to go tripping over each other though, because Devon Butler is coming up from behind. He's on the attack too. Co to było? Aiden, Casper's not your priority. We need you to defend. It's okay. I've got this. Here comes Butler. Three abreast going into turn 11. Oh, this can't work! And it doesn't! Ackerman's off onto the verge of what looks like damage as well. Is he okay? Is Casper okay? He'll be fine, he's heading for the pit stop. No ja bym tak tego nie zrobił, to jest niemożliwe. And there we have it. I'm sure there's gonna be fireworks in the Williams garage tonight. There will be, Crofty, for sure. Look, it was a late move from Devon Butler, but you never want to see two teammates make contact, and Ackerman will surely be seething at that one. Absolutely, and I tell you who else isn't gonna be happy too. Aiden Jackson, not how his F1 race debut should have gone. Damage appears to be minor. How's it feeling, Aiden? Yeah, car's okay. Understood. Dobra, jesteśmy rozwaleni. Copy. Zaraz zobaczymy w jakim stopniu. No, troszeczkę mamy kłopotów. No ale tak naprawdę wygląda, że jest w miarę ok. Drobne to uszkodzenie. Do Butlera mamy 2,2. 4 okrążenia do końca. No rzuca nam troszeczkę tym samochodem. Our gap to the car in front is 2.0 seconds. No zbyt odważne to wejście na pewno Butlera. Spowodowało wypchnięcie troszeczkę za tor. No, zbliżamy się. No, w tych wolniejszych partiach nie mamy szans.
Dobra, zasada 60-50. Czyli dochodzimy do 60% i możemy używać baterii. Teraz też dojdzie DRS, zobaczymy. No, mamy DRS. No, chyba dojdzie do drugiego wyprzedzania. Chociaż dla zespołu powinniśmy to zrobić. Niestety ten człowiek pozbawił nas marzeń. Bardzo agresywnie, zamknięcie. Mamy DRS i uciekamy. No, opony 25%. Już troszeczkę czuć mniejszą przyczepność. Naprawdę to jest akurat bardzo odczuwalne w F1 2021. No i zobaczmy. 3,2 do Norrisa. Butlerowi już troszeczkę odskoczyliśmy. Ok, gap ahead is 3.3 seconds. Tak, ale na tej szykanie Norris jest po prostu nie do przebicia. Okay, you're in the top 10. The gap to the car behind is 2.0 seconds. No staramy się, staramy, słuchajcie, ale nie ma szans, zobaczcie. Nie jesteśmy w stanie Norrisa dogonić. Nawet nie jest kwestia oczywiście z samochodu, czy też tego uszkodzenia. Są miejsca, gdzie jedziemy szybciej, są miejsca, gdzie niestety nie jesteśmy w stanie nawet z nim walczyć. No, poniżej 3 sekund do Norrisa, ale to jest za dużo. Przedostatnie okrążenie. Nie ma szans. To jest niestety miejsce, gdzie najwięcej tracimy. Ale znacie tą szykanę. Niestety, z ciężkich historii. Coś by musiało się naprawdę wydarzyć, żebyśmy doszli do tej pierwszej dziewiątki, ale i tak, słuchajcie, debiut, a my tutaj krążymy po jeden punkcik do mety, jedziemy, także no, powinno być dobrze, oczywiście, oprócz tego wątku z fabuły, który, no, tam powinna być, słuchajcie, taka opcja do wyboru, tak, zachowaj się w ten sposób, albo zachowaj się w ten sposób. Raczej należy, słuchajcie, do kierowców, którzy oczywiście w ten sposób by się nie zachowali. Nawet dopuściłbym, słuchajcie, Butlera, czyli zwolniłbym troszeczkę, żeby on się wcisnął i naprawdę lepszą, tutaj można powiedzieć, lepszym torem jazdy i tak moglibyśmy wyprzedzić Butlera. A tak niestety doszło do bardzo przykrej sytuacji, no ale trzeba brać pod uwagę ten wątek fabularny, który oczywiście bez takiej sytuacji, no, zupełnie inaczej by wyglądał. Słuchajcie, ważne jest to, że uciekliśmy Butlerowi, gdzie uważam, że no oczywiście Racing Point to jest lepszy, dużo zespół z lepszymi osiągami, jeżeli chodzi o Williamsa. Tym bardziej biorąc pod uwagę sezon oczywiście, w którym bierzemy udział
No to oczywiście nie ma o czym mówić. Ach, te lagi, naprawdę, słuchajcie, coś dziwnego. No, bardzo, bardzo tak jakoś dziwna atmosfera w powietrzu wisi. Zobaczymy, co się z tego wydarzy. Jest Toto Wolff, proszę bardzo, naprawdę. Jak z obrazka zdjęty. Mały standard, czyli Lewis Hamilton i Mercedes na top one. And it'll be interesting to see how the new Williams driver Aidan Jackson settles in, especially after that early incident involving his teammate. Well, we've certainly seen rivalries born from less. Suffice to say, if you came into the 2020 season hoping for a bit of drama, it looks like you won't be disappointed. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes. You're race winners today. No i co dalej? Co dalej? Słuchajcie, aż jestem ciekawy. Co się dalej wydarzy? Rozdział pierwszy. Przykry incydent, w którym brali udział jego kolega z zespołu Kasper Ackermann oraz Devon Butler, przełożył się cieniem na pierwszym występie Jacksona w Formule 1. No i zobaczmy, słuchajcie, jakie tego będą konsekwencje dla nas. Zobaczmy. Kasper, listen. I don't know what happened out there. It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? Who was the idiot behind the wheel of your car, hmm? You're pathetic. You won't even admit when you made a mistake. I'm... How did they ever sign you? No, ostro pojechał. Oh, Butler. Devon, I didn't see you there. I worked like out on the track today. You nearly took me out, mate. Look, I don't know what happened. You cut in, I swerved. Next thing I knew, Kasper was out. Whoa, 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 whoa. Mate, I was nothing to do with it. Whatever that was all on you. Don't be trying to pass the blame because you haven't settled in yet. No, mętlik w głowie, ale oczywiście jesteśmy innego zdania. Sorry, Aiden. Just bear with us one sec. No problem. You seem to find your feet quite quickly after you graduated from Formula 2. What advice would you give to Jackson in his first season? Well, stay out of my way mostly. And taking out your own teammate. No, zarozumiały bardzo typek. Almost ready, Aiden. We're just checking audio levels. Sure. Seriously, Kasper must be wondering what on earth Williams were thinking. That's great. Thanks, Devon. Yeah. Okay, Aiden, let's talk about that incident with your teammate. No, zobaczmy, słuchajcie, nieporozumienia w zespole Williams, nieudany start dla zespołu F1, początek sezonu 2020 Formule 1 podczas Grand Prix Australii okazał się dość burzliwy dla zespołu Williams. Po udanym starcie sprawy przybrały niefortunny obrót, gdy doszło do zakończonego kraksą i możliwego do uniknięcia incydentu między oboma kierowcami, no tak troszeczkę dziwnie to przetłumaczone, no ale okej, kierowcami z zespołu Williams. Kasperem Ackermann i Aldenem Jacksonem. Na tym etapie nie wiadomo, kto ponosi winę za to zdarzenie, biorąc jednak pod uwagę, że uszkodzenie bolidu Ackermana zmusiło go do zjazdu do boksu, a do całego zdarzenia mógł przyczynić się agresywny manewr Devona Butlera, na pewno dziś wieczorem w garażach zespołów Williams oraz Racing Point padnie kilka ostrych słów. Poprosiliśmy oba zespoły o komentarz, ale nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. No nic dziwnego, słuchajcie, naprawdę jest hardkorowo. Aż boję się, słuchajcie, zajrzeć na skrzynkę. No tutaj oczywiście możemy sobie
przeczytać. Dobra, mamy telefon, zobaczmy. Brian, talk to me. You okay? Yeah, I'm fine. Listen, what happened out there today? I had it all under control and then... Look, let's not go through all that now. We'll talk about it in the debrief. Right. Okay, unika tematu. I was actually talking about your little running with Casper and Butler over in the paddock. Oh, wow. News travels fast. The paddock talks, Aiden. Besides, I've got ears like a hawk. Listen, Butler's a clown. The man's ego is bigger than a... No, I've got nothing. No nieźle, szef zespołu o swoim pierwszym kierowcy. Ciekawa sytuacja. Yes, he can get a little hot-headed, especially after a race. But you have got to work with him. That maneuver today. Wasn't my fault, Brian. It probably cost us points. I'll level with you. A lot of people on the team are disappointed, Aiden. And I'll be saying as much to Casper. Now, learn from it and move on. But you can't let it happen again. I'll see you at the debrief. Okej, okay, dobra, no powiało grozą. No oczywiście, słuchajcie, co do Butlera, mamy takie same wieści. Oczywiście, no zobaczmy na tą skrzynkę. Pierwszy wyścig za nami. Alden, bardzo się cieszę, że dowiozłeś punkty w swoim pierwszym wyścigu. I to jest najważniejsza informacja, słuchajcie. Naprawdę, pierwszy punkcik jest zdobyty. Omówię wszystko na odprawie, ale musimy też oczywiście porozmawiać o tym incydencie z Kasperem na zakręcie numer 11. Rozumiem, że to był twój pierwszy wyścig i każdego mogą ponieść nerwy, ale nie zapominaj o tym, że jesteśmy zespołem, ok? No dobra, słuchajcie, no tak jak powiedziałem, ja zupełnie inaczej bym się zachował w tej sytuacji. No i oczywiście szkoda by było, żeby... No słuchajcie, naprawdę, gdybyśmy mieli do wyboru, mam nadzieję, że ta opcja będzie rozwijana, bo naprawdę jest wciągająca, to trzeba przyznać, więc gdyby była opcja zachowasz się tak albo zachowasz się tak, no i wtedy naprawdę może być zupełnie inaczej, dwie ścieżki oczywiście różne tej drogi do sławy wtedy mogą tutaj przyczynić się do dalszego wątku. No dobra, słuchajcie, no i tutaj mamy informację od naszej osobistej asystentki, no i widzimy tutaj, że informacja o tym, że oczywiście mamy wywiad i sesję zdjęciową. Brian Doyle, Alden, nie mogłem się do ciebie dodzwonić, ale to już było. No, zaczniemy chyba, nie wiem czy można, ale nie widzę tutaj opcji kasuj wiadomości, no nieistotne. No dobra, mamy, słuchajcie, kolejny etap naszej drogi do sławy zamknięty, aczkolwiek słuchajcie, naprawdę nie chciałbym czytać tych najważniejszych nagłówków tutaj. Widzimy tylko, że Devon Blattle powraca na łamy magazynu Trackside. No, nie mogło być inaczej, słuchajcie, oczywiście informacja o Hamiltonie, nie mogłoby być inaczej. No, ale cóż, tak wygląda droga do sławy w Formule 1. Nie może być, słuchajcie, gładko i łatwo, bo byłoby po prostu nudno. No dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę w odcinku numer 2 Droga do sławy F1 2021. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w odcinku trzecim Droga do sławy F1 2021. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.